poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was wszystkich o poranku. Oj, ileż ja to razy wypowiadam to przywitanie, ale naprawdę chcę Was przywitać dzisiaj jakoś tak wyjątkowo radośnie. Być może niektórzy z Was mają gorszy dzień, być może niektórzy z Was wstali lewą nogą i tak naprawdę mają takie uczucie, ojejku, jak mi się nie chce. Jak mi się nie chce, no ale już posłucham tego poranku z czasem seniora i zobaczymy, co tam się stanie. No to właśnie dla tych wszystkich szczególnie dedykowany jest ten odcinek. Dla tych wszystkich, którym się nie chce, którym jest trudno. I którzy mają takie poczucie, że no, to wszystko niby takie miało być proste, a takie proste nie jest. To dla Was dzisiaj szczególnie mówię to, co mówię, a dzisiaj słowa niezmiernie ważne. No i właśnie o tych słowach chciałabym Wam powiedzieć. Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka. Obu rąk należy używać. Co to ma właściwie znaczyć? Co to w ogóle, o co to chodzi? No właśnie, chodzi o to, że czasem wstajemy lewą, no nie ręką, ale nogą. Czasem mamy gorszy dzień. Nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze wszystko się układa, nie zawsze wszystko jest usłane różami. Tak jest też w moim życiu, mimo tego, że zachęcam Was bardzo często do uśmiechu, mimo tego, że zachęcam Was bardzo często do tego, żeby mieć taką radość w sobie, żeby dostrzegać dobro w swoim życiu, to ja także przeżywam różnego rodzaju kryzysy, smutki, trudności, nieszczęścia, no bo nasze życie składa się z prawej i z lewej ręki. Nasze życie nie jest tylko jakieś, ale jest bardzo różne. Wydaje nam się czasem, że już wszystko sobie poukładaliśmy w życiu i nagle coś się wydarza, no widzimy, że jednak nie tylko szczęście jest w tym życiu, ale też jest i nieszczęście. Prawa i lewa ręka. I słuchajcie, tak sobie myślę, przy tym, co przed chwilą powiedziałam, myślę sobie, że żeby być człowiekiem rozsądnym, myślącym, tak stąpającym mocno po ziemi, bo ja jestem taką osobą, która mocno stąpa po ziemi, ale patrzy wysoko do góry, to chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, że kiedy macie bardzo dobry dzień, kiedy naprawdę rozpiera Was energię i byście chcieli tańczyć i śpiewać i się cieszyć i radować, pamiętajcie o tym, że właśnie w takich dniach pamiętajcie o tym, że za chwilę prawdopodobnie przyjdzie jakiś gorszy dzień. Pamiętajcie o tym, że nie jest prawdą to, że jest tylko prawa ręka, ale jest też i lewa, czyli za chwilę będzie gorszy dzień. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, to troszeczkę te nasze emocje osłabną i one troszeczkę będziemy właśnie bardziej stąpać po ziemi, nie będziemy latać gdzieś w przestworzach, tylko właśnie będziemy bardziej stąpać po ziemi. Kiedy natomiast mamy dzień, w którym jesteśmy obrażeni na cały świat, że w ogóle musieliśmy wstać z łóżka, kiedy nam się nie chce, kiedy jesteśmy wściekli, kiedy mamy grymas na twarzy i po prostu nie wiemy, jak się go pozbyć, i jest nam smutno i jest nam przykro i widzimy tylko same błędy innych ludzi i swoje błędy i po prostu wszystko nie układa się tak, jak układać się powinno,
to pamiętajmy, że nie mamy tylko lewej ręki, ale mamy też i prawą. Że za chwilę, po tych dniach trudnych, ciężkich, smutnych, przygnębiających, na pewno wydarzy się coś, co będzie naszą radością, co spowoduje, że znów się uśmiechniemy. Nie tylko tak po prostu, tylko rzeczywiście, co wywoła w nas radość, szczęście i znów będziemy radośni. I zobaczcie, co to myślenie nam daje. W sytuacji trudnej, kiedy jesteśmy gdzieś w dołku, to myślenie będzie nas pociągało ku górze. Będzie nam trochę mówiło, zobacz, nie jest aż tak źle, jak ty myślisz. Za chwilę będzie lepiej. Te dwa sposoby myślenia prowadzą nas do tego, żeby być cały czas w naszym życiu na jednym poziomie. Żebyśmy ani nie byli niesamowicie jak energetyczni, pełni energii i życia i wszystkim tutaj mówili, jak to życie jest wspaniałe, wspaniałe, cudowne, a po chwili, żebyśmy mieli dołek i będziemy mówili, że nie, to jest straszne, mamy depresję i w ogóle, nie tak sobie wyobrażaliśmy życie. Tylko cały czas tak naprawdę będziemy mogli gdzieś być po środku. Będziemy mogli być stali w tym, jacy jesteśmy. No to dzisiaj lekcja, myślę, ważna, bardzo istotna. Ja sama staram się tak ćwiczyć nad sobą, żeby właśnie ten środek, ten balans ciągle utrzymywać. Nie zawsze mi się to udaje, tak jak powiedziałam. Czasem rzeczywiście mam cudowne dni i po prostu czuję się wspaniale, ale wtedy rzeczywiście pamiętam, że za chwilę prawdopodobnie po prostu przyjdą dni trudniejsze i muszę się na nie przygotować. A kiedy znów jestem smutna, przygnębiona i nic mi się nie chce i jest mi bardzo ciężko, wtedy pamiętam, że za chwilę przyjdą naprawdę lepsze dni. I będzie znów bardzo dobrze. I to pociąga mnie do góry. I takiego właśnie balansu dzisiaj Wam życzę. Żebyście nie ulegali skrajnościom, tylko pamiętali, że jest prawa i lewa ręka i że one razem ze sobą powinny współpracować. One nie są po nic, tylko są po to, żeby współpracować ze sobą. Jedna ma pomagać drugiej. Kiedy jest nam łatwo, mamy pamiętać o tym, że będzie trudno. Kiedy jest nam trudno, mamy pamiętać o tym, że będzie lżej i będzie dobrze. To tyle w tym dzisiejszym poranku. Dziękuję Wam za to, że byliście do samego końca. I życzę Wam bilansu, normalności Wam życzę dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin.